Dobra, otwarta beta. Stormgate, czas zacząć. Pierwszy mecz, pierwsze zetknięcie w tej wersji gry w sumie też. Bo wcześniej to było jeszcze przed tym dużym patchem. Szczerze mówiąc, dużo będzie w tej improwizacji, ale będę się starał oczywiście wygrać. No i zobaczymy, co z tego będzie. O, to ciekawe było. Aha. Jak się kliknie Enter, to minimalizuje ekran, co? Znaczy zmniejsza? Skalowanie jakieś? Nie otwieraj zapędzi potem. Dobrze, dobrze, Aurelon, coach me. A ten to w ogóle nic nie robi, dobra. Faktycznie trzeba było zacząć z tym Raxem jak już, albo ekspansją. Siema, Lekusz Twitch. Od razu do niego pojedziemy, go pocisnąć byle czym, no bo teraz jest masa. Jak mam rangę? Ja zerową, ale Aurelon jest bardzo dobry. Jakby co polecam tego Allegrowicza. Pytanie, czy opłaca się tego Resource Campa tutaj zgarnąć na początku? Wydaje mi się, że może tak. No, sobie walniemy jeszcze nawet dwoma bobami. Albo i trzema, bo to i tak 8 to jest dość dobra liczba zbieraczy. Ej, czemu jest tak... A, bo tutaj źle zbierają, się źle ustawili. Robimy sobie kilka piesków. O, jest jego piesek. To mi coś atakuje tutaj? Czemu ja go... Aha, tego nie widzę, bo on stoi dosłownie na moich jednostkach. Okej. Doskonale. Może trochę mnie poniosło z tym gazem? Ile to kosztuje? A, to nic nie kosztuje. Co? I co mi go zniszczyło? Czy on był zdrowy? Ej, coś nie widziałem czegoś? What? A, bo on cały czas jest atak... A to on ma atak zasięgowy? Jakiś pająk ma atak zasięgowy? Co? Co jest? O co tu chodzi? O, ten się stał weteranem. Pies weteran. Robimy na razie absolutnie losowe rzeczy bez build orderów. Ej, dlaczego one nie biegną tam, gdzie mają biec? O! Ej, to on jednak żyje, on jest przy komputerze. Dobra, myślałem, że to taki typ pod tytułem, wiecie, a to atakujemy byle co, byle czym, byle kiedy. A to jednak inaczej może być. No dobra, może jednak trzeba będzie zająć tę ekspansję. Zresztą nie chciał, nie ukrywam. Dobra, może tak zrobimy na razie. No to jest ten mecz na light, ale to i tak raczej będzie walka jakichś lancerów. Co jest? Okay, jakieś dziwne. Chyba do mnie idzie. Nie wiem, czy ja to przeżyję w sumie. Może postawimy sobie zaraz jakąś tą... Co to było? Jakąś wieżyczkę B. 100. Się cofnął. A, to osobni się używają, nie muszę ich indywidualnie zaznaczać, bo za każdym razem umiejętność się użyje na innym. Dobra, spoko. O, wygraliśmy. Auto hotkeje. Zaraz zobaczymy, co za auto hotkeje.
Jestem aspirantem jak stępień. Dobra, to była dziwna pierwsza gra, co poradzę. Lecimy dalej. O, tutaj jest nawet coś napisane. MMR 1563. Spoko. Aurelon, jak masz jakiekolwiek rady, build order, sugeruj, to śmiało. Jakby co, jak masz ochotę. Mówisz o jakichś autohotkejach, tak? Tutaj to było. Ale co, że takie złe? Bo to dodaje wszystko do jedynki chyba, nie? Więc nie wiem, czy to takie złe. Siema, Roxy Crystal, witamy. Psy mają upgrade, to wiem. Zastanawiam się, czy to ma sens, ale na lancerów chyba średni. Chociaż jak light, to by zadziałało pewnie na jego robotników. To taki do harasu, może to nie byłoby głupie. No tak, w sumie można nawet super to było ulepszyć najpierw pieski, żeby nimi móc kontrolować ekonomię, nie? Hule the dogs out. Rzeczki świeżki, siema. 1 i 2 działa jak F2. Co, pod dwójkę też się dodaje? Nie no, ja mam F2 pod hotkeyem. No dobra, w sumie tak, w sumie może na razie to usunę. Ale ja widzę jakiś sens w tych automatycznych grupach kontrolnych, wbrew pozorom. Jakiś sens w tym widzę. Pytanie, czy to nie wprowadza większego zamieszania, nie? Ale no, zobaczymy. Dobra, go dalej. Alt Enter to masz przełączenie między fullscreen a window. Ale ja samym kliknięciem właśnie na tym polega żart, że ja kliknąłem tylko Enter, bez Alta i mnie przełączało, więc może jakaś flaga się zrobiła, nie wiem. Kiedyś pamiętam w grach było, że Alt Enter, no. No i bawimy się dalej. Kolejny przeciwnik. O, to będzie Infernalami grać. Mage Guy. Dobra, go. No to zmieniamy tutaj na pewno buildę. Nie robimy supply depota na początku. A, jeszcze sobie lokacji zapomniałem robić, a to też się przydaje. Pytanie, czy już teraz? Ja jeszcze jednego robotnika może zrobię. Też kurczę, może warto było już teraz zrobić. Ustawiamy robotników. Iron Vault, Conclave. Postawiam chodzkę, żeby tutaj przebiegały co moje pieski. To się stiltował. Co on robił? Znaczy, ale będzie mieć dużo jednostek pewnie, więc nie wiem, czy mogę ekspować, czy powinienem ekspować. Dobrze, biega jak ten. Jak go zaatakuje, to biega wszystkimi robotnikami, to mega błąd, bo on teraz nie zbiera surowców, nie? A, zapomniałem o supply depocie. Brawo ja. O, ma bruta. Ciekawe, czy Findy go zamieni. szybki jest piesek. Będę migrował. Aż mi zabraknie tchu. No dobra, już może dwoma polecę. I kolejne będą dobiegać. I ty będziesz zbierał z tego złoża, mam nadzieję, że się nie pomylą. Ej, co jest? A, jeszcze te lokacje będą do dopracowania, mnie wkurzają, mam trochę... Co? Aha. Ludzie trochę często wychodzą szybko z gier chyba. Ej, zyskałem tyle punktów? Z 28 152? Okej. Okay. Spoko, MMR 1625. Czy jest Stormgate jakiś tutorial, Christianer? Tak, jest jakiś tutorial chyba. Chyba coś było, wydaje mi się, gdzieś coś. Być może. Ale pewności nie mam 100%, wiesz? W sumie to nie wiem. Nie, czekaj, teraz już nie pamiętam, czy był jakiś tutorial. Nie, na kogo ja gram, na jaką frakcję? Ktoś zauważy? Ten tutorial odpalić? No właśnie, nie wiem. O, Aurelon jest naszym tutorialem. Angry German Cookie, tak się nazywa gość. Okej. Okay. Tak widzicie, pierwsi przeciwnicy, jakich spotykamy, są tacy, no, nowi, nie? Więc zobaczymy, czy... O, Infernale, no i spoko. Kurczę, teraz może zagramy teraz minimalnie inaczej z tą szybą. Chociaż no w sumie, też z drugiej strony. Ej, co on, czemu on nic nie robi, tylko samych robotników? Ilu on wyciąga do walki? On z dwóch max powinien wyciągać do walki z tym pieskiem, nie? Not
No, gdzieś poleciał. Pewnie ekspować. Zobaczył builda na YouTubie i myśli, że może ekspować ze mną. Nie, żartuję, to akurat jest niezłe, ale jak go będę blokować, to wtedy jest mniej niezłe. Raczej powinien chyba zacząć od tego Iron Volta, nie? Nie chcę ten! A dobra, jest Meat Farm. Okej. Okay. O, konklawę, okej. Okay. Dobra, ja trzy pieski sobie zrobię i lecimy w ekspansję. Bo jak mnie wkurza to, że ja nie mogę robić lokacji za pomocą shifta, tylko muszę z kontrolem. Jest dla mnie tak dziwne, ale dobra. Ale nie da się tego zmienić niestety w podcajach, bo szukałem, sprawdzałem, ale pewnych rzeczy się zmienić nie da. Może później się będzie dało. Iron Vault, jak próbuję biec dookoła. Śmieszek. Dobra, tego też pewnie pieskami zjemy. Pieski są fajne. Ja się długo mi stawiała ta baza. Po co ja to niszczę, jak to jest, to się samo pojawia? To nie ma sensu. A! Otoczyło jednego. No nie! Wszystkich mi otoczył! Ale amatorka z mojej strony, no dobra. Jednak wymagało pewnego mikro. No i teraz symulator rozbudowy póki co. Ej, to daje exo, tak? Tak, dobra. Co? Tu jest przejście tutaj? What? Może źle zauważyłem. Jarki, subek dla Boko, super wybór, mega dziękuję. Ej, no bezki, tu jest przejście dla tych, a robotnik tu nie przejdzie? Co jest? Halo, coś mieli usprawdzić. Dobra, zrobimy taką barykadę, może to się nie zmieści teraz nic, zobaczymy. Powinienem teoretycznie też chyba wieżyczkę zrobić, ale... Ja jestem ryzykantem. Dobra, i spamowam tylko jednostek teraz. Co my to mieliśmy? Do tych exo? 50 moment speeda po ataku i do lancerów. To się zateguje. Zaraz go zjemy masą. Nie wiem tylko ile raksów na dwóch bazach, ale założę, że 6 może. One same nie wracają? Dobra, to ile tego mam? 4, 5 i 6 zaraz może. No i takim spamem go zajedziemy. Exo teraz trochę więcej kosztują niż wcześniej się to zdarzało. O! Uuu, lala, tego jest całkiem dużo. Dobra, użyjemy overcharge na boby. Teraz, żeby nie było supply bloka. Już się możemy spróbować wyleczyć. Możemy zrobić tych leczących, tylko trzeba ulepszyć główny budynek. Jeszcze ulepszymy sobie lancerów najpierw.
Dobra, będzie Gates. Po 10 na obu bazach już starczy tej ekonomii, ile można. Ulepszamy główną bazę, żeby zrobić może tych topów do leczenia. A jeszcze na tym się mogę przecież wyleczyć. Ci potrzebują, reszta ma full. Dobra. No dobra, to na 5 raksach jestem, tak? 5 raksów, 2 bazy, po 10 na złożach, 4 tutaj. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ten koszt to jest 100 na 50 leczący. Zrobimy ich 2-3. I ma wystarczyć. Jaki jest podstawowy build Infernalami? To też nie wiem. Ja się uczę. Na razie sam sobie wymyślam. Chcę mieć tę przyjemność z gry. 3 raksy na 2, 6 na 3. A! 3 raksy na 2 bazach, 6 na 3, 9 na 4. Okej, okay, takie rzeczy. To ja olinuję z 2 baz, jakby Caurelon. No ale no, w sumie jakbym się uparł, to mógłbym robić po 5 lancerów przykładowo, no. Jest cały czas produkcja jakaś tam teraz, nie? Więc myślę, że 5, jak się olinuje na 2 bazach, jest okej. Okay. Póki co. Może mi się zdanie zmieni. Aż mi się kichać zechciało. Już alergia na Infernale. Pierwszego dnia otwartej bety. Dobrze. Lecimy, lecimy. O kurczę, sporo tego ma. Co to takie silne to Inferno... Match Terminated? Jakie Match Terminated? Ej, halo, ludzie! Gdzie moje wygranko? Co się dzieje? Czemu on taki silny jest? Co się dzieje? Oszukali nas chyba. Za map haka dostałem, czy co? Co jest? Siema, co jest Oji, Paranoid Eyes, witam mocno. W czym ta gra jest lepsza od SC2? Może w tym, że ma deweloperów, którzy coś robią przy tej grze. Przykładowo. Przestań cheatować. No właśnie takie... Co się tu wydarzyło teraz? Jakiegoś ma drop hacka gościu? Co się stało? No mi mam dwie wygrane. A powinny być trzy chyba, nie? Bo 3 zagrałem meczyki. Gdzie się sprawdza, ile zagrałem? To jest jakiś mecz history? Oho. Oszukali nas. Vortex. GG. No dobra, tak wyglądały te pierwsze niby 3 mecze, a tutaj zliczyło nam 2 MMR, został taki jaki był, 1625.